Wydaje się, że Polacy mieli 150 tysięcy wojska, a Rosjanie 200. Podczas powstania został zetronizowany król polski Mikołaj I Romanow, który był ówczesnym carem rosyjskim. Maciej Mierzyński był kawalerzystą w Gwieździe Poznańskiej, która uczestniczyła w kampanii na Wilno pod przywództwem generała Chłapowskiego. Dowodził on jazdą poznańską, która wyruszyła na Litwę, aby rozprzestrzenić tam powstanie. Niestety, dyktatorzy powstania mu nie ufali, co skutkowało upadkiem powstania. Oddziały Dwernickiego niespodziewanie z rana natknęły się przed królowem na jazdę rosyjską generała Kawera, która pojawiła się od strony Końskowoli. Straż przednia wojsk Dwernickiego i księcia Józefa przedarła się przez most na rzece Kurowce. Zmusiła Rosjan do cofnięcia się, a kontynuując pościg dopędziła ich pod Kurowem. Zdobyto tam dwa działa i wzięto 20 jeńców do niewoli. Jazda polska ze straży przedniej wpada do Kurowa. Zanim piechota polska zdążyła wykonać manewr o skrzydłach.